Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w istocie zaproponował w czasie dzisiejszej debaty sejmowej landyzację Polski. Zaproponował, aby Bruksela zawierała umowy bezpośrednio z samorządami terytorialnymi, aby samorządy prowadziły samodzielną politykę zagraniczną, inną niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jest naruszenie podstawowej zasady, zasady unitarności polskiego państwa. Wzywam Kosiniaka-Kamysza, aby wycofał się z tego pomysłu, który uderza w integralność Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli rząd nie chce wydatkować tych środków, to one powinny trafić bezpośrednio do samorządu. I o to będziemy zabiegać w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Żeby skrócić ten transfer bezpośrednio jak najbliżej obywateli. To też jest, myślę, pomysł na ciekawe pójście do przodu, na ciekawą debatę dotyczącą w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej. Po wysłuchaniu tej wypowiedzi nie ma żadnej wątpliwości. Nie ma zgody na landyzację Polski, nie ma zgody na pomysły PSL i Platformy Obywatelskiej, aby Bruksela zawierała umowy bezpośrednio z samorządami wbrew interesom Rzeczpospolitej Polskiej.